Cześć! Witam Was na kanale Kuchnia Jedz Co Chcesz. Dzisiaj zrobimy coś odrobinę bardziej skomplikowanego, ale naprawdę warto, bo jest przepyszne. Będzie to ciasto czekoladowe przełożone masą jogurtową. Ciasto samo w sobie jest dość niskotłuszczowe i dzięki temu możemy je podać na przykład z dodatkową porcją orzechów, co ja osobiście bardzo doceniam. Robi się je dość szybko, można je przygotować dzień wcześniej i spałaszować na śniadanie. A do wszystkich dzików, którzy myślą, że nie poradzą sobie z tym zadaniem, przekażcie ten przepis swoim kobietom. One na pewno podołają. Bez dłuższego wstępu, zapraszam do przepisu. Czas zabrać nasze ciasto do piekarnika na około 30 minut, 180 stopni bez termoobiegu. Teraz, kiedy nasze ciasto stygnie, zabierzemy się za przygotowanie masy jogurtowej, którą na blat wyłożymy jednak dopiero, kiedy ciasto będzie już w temperaturze pokojowej. Teraz od Was zależy, czy ciasto chcecie przełożyć masą jogurtową, czy wyleć ją na wierzch. Wtedy tak naprawdę albo tniecie blat na dwie części, albo wylewacie wszystko na wierzch. Ja od siebie mogę jeszcze polecić patent z lekkim nasączeniem ciasta, czyli na przykład biorę mleko roślinne czy krowie i kilkoma łyżkami polewam po wierzchu, czy jeśli kroję na dwa blaty, to oba blaty leciutko nasączam. Wtedy ciasto jest bardziej wilgotne, mniej biszkoptowo suche. Teraz czas na końcowy, ostatni etap przygotowania naszego ciasta, czyli wędrujemy z nim do lodówki na około godzinę, dwie, albo i całą noc. Jeśli chcemy, możemy później polać nasze ciasto jakąś polewą z czekolady, albo zjeść po prostu tak jak jest, bo gwarantuję, że jest przepyszne. Mam nadzieję, że ten przepis również przypadnie Wam do gustu i że wypróbujecie go i skorzystacie. Makro tego ciasta, jak widać, jest bardzo przyjazne, dlatego myślę, że przypasuje ono wielu osobom. Jeśli je zrobicie, koniecznie dajcie znać i zapraszam Was kolejnym razem. Cześć!